Kultury 105 i nasi pracownicy, my wszyscy zauważyliśmy, że potrzeba edukacji filmowej wśród dzieci jest ogromna. Doświadczeniem pracy przy naszym takim bazowym festiwalu Młodzi Film postanowiliśmy zorganizować formę dla dzieci, wychować sobie publiczność, która potem przychodzi do nas na Młodzi Film. To, co Państwo widzicie, to są materiały, które mamy sfilmowane podczas trzech edycji, które się już odbyły. Edycji, które zostały zapoczątkowane z pomysłu pani Moniki Modła, która jakby pomyślała, jakby wpadła na ten pomysł. I ten pomysł został zaakceptowany przez pana dyrektora Pawła Strojka i nasz zespół go jakby pokochał. A zespół to młodzi rodzice, młode mamy, młodzi tatusiowie, którzy doskonale znają potrzeby małych dzieci, dzieci szkolnych i przedszkolnych, dzieci, które są głównym naszym odbiorcą i pod których gusta projektowany jest ten festiwal. Staramy się zaprezentować dzieciom filmy, których mogą nie znać, taką lekturę filmową, dzięki której mogą poznać filmy z naszego dzieciństwa, dzięki której mogą poznać filmy festiwalowe. Pierwsza edycja, którą tutaj możemy oglądać, była w 2000, to już jest druga. Ale może powiem o tym, z czego festiwal się składa. Festiwal składa się zawsze z korowodu, kolorowego korowodu, który rusza spod ratusza, który jest otwierany festiwal teraz przez pana Przemysława Krzyżanowskiego, był otwierany przez ostatnie 3 razy, był z nami na każdym początku. Idziemy wielkim korowodem, rozpoczynamy wielkie święto wiosny, bo to się dzieje zawsze 21 marca. Jesteśmy poprzebierani, wszyscy pracownicy Centrum Kultury przebierają się za postacie i idziemy wielkim korowodem do Centrum Kultury, a tam uczta artystyczna. Przede wszystkim filmowa. Część osób idzie do Kina Kryterium i tam zaczyna edukację filmową, ale cała reszta również chce mieć doznanie artystyczne. W związku z czym nasz festiwal składa się z tego, że zawsze w Klubie 105, w sali dydaktycznej, w sali baletowej, na holu odbywają się zdarzenia. Jakie? W pierwszym festiwalu naszym gościem była pani Katarzyna Figura. Mieliśmy wystawę Eksperymentuj, mieliśmy wystawę z Politechniki Koszalińskiej, mieliśmy spotkanie z naszą gwiazdą oraz zespół Centrum Uśmiechu występował u nas na zakończenie, a na zakończenie również pojawia się tradycyjny tort. To, co Państwo oglądacie teraz, to jest druga edycja festiwalu, gdzie już wiedzieliśmy, co w cudzysłowie źle, co działa na nasze dzieci, więc wiedzieliśmy, że potrzebujemy gwiazdy, która będzie jeszcze bardziej dostępna dla tych dzieci. Udało nam się sprowadzić panią Barbarę Kurdej-Szatan. Stwierdziliśmy, że motywem przewodnim drugiej edycji będzie pan Kleks, czyli postać magiczna, która wprowadza dzieci w cudowny świat tego, że można wszystko. Filmy, które można było obejrzeć, były związane właśnie z panem Kleksem. Była to Akademia pana Kleksa, Przygody Gularza Filipa oraz Pan Kleks w kosmosie, Porwania Agnieszki. Oprócz tego w Klubie 105 pojawili się taka formacja teatralna, która z nami współpracuje. Jest to Kompania Marzeń ze Szczecina, która specjalnie, autorsko dla nas przygotowała spektakl, widowisko interaktywne z dziećmi, które kiedy dzieci czekają na seans w kinie, to część z nich może przebywać tutaj, bo to jest nasz Klub 105, i zobaczyć właśnie taki spektakl mogli na drugim festiwalu. Oprócz tego, oczywiście, tradycyjnie była wystawa na drugim festiwalu, to były Tajemnice Fizyki. Oprócz tego mieliśmy koncert Basi Kurdej-Szatan, która ze swoim zespołem przygotowała specjalnie dla nas aranżację z profesjonalnymi swoimi muzykami, aranżację piosenek z pana Kleksa. Była to uczta dla ucha. Następnego dnia, drugiego, wystąpił dla nas zespół Akantus, który całkowicie był trafieniem w dziesiątkę, ponieważ młodzież i dzieci oszalały na punkcie Akantusa. Tutaj tłumy biły do naszego Centrum Kultury. Oczywiście tradycyjnie pojawił się tort. Tutaj Państwo widzieliście Kompanię Marzeń Akcji, która przygotowała autorski program dla nas, panokleksowy. Oprócz tego ogłosiliśmy konkurs plastyczny, bo to też jest część naszego festiwalu. Co roku ogłaszamy konkurs plastyczny. W pierwszym dniu był to konkurs na swoją postać z bajki, w drugiej edycji była to postać z Akademii pana Kleksa. To, co tutaj widać, to casting, czyli kolejny punkt, który był odpowiedzią na potrzeby z pierwszej edycji, zrealizowany w drugiej edycji. Casting współrealizowany z telewizją Max, gdzie dzieci wykonywały piosenki i gdzie 1 czerwca można było ich obejrzeć w telewizji Max i program był specjalnie zmontowany dla nich. Z ich występów byli wyłonieni zwycięzcy, którzy byli obdarowani nagrodami.
Również ci, którzy zwyciężyli w konkursie na postać pana Kleksa, zostali obdarowani nagrodami, a to są nasi oczywiście patronaci medialni, nasi przyjaciele, ponieważ za każdym razem mamy bardzo wielu przyjaciół, którym bardzo dziękujemy, którzy pomagają nam zrealizować to przedsięwzięcie. A tutaj już widzimy naszą trzecią edycję, która była ogromnym wyzwaniem, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Stwierdziliśmy, że my chcemy Astrid Lindgren. Czyli chcemy pipi pończoszankę dzieci z Bulerbyn. Sprawa nie była łatwa, bo okazało się, że właścicielem wszystkich praw do twórczości Astrid Lindgren jest Fundacja Szwedzka Saltkagan, z którą musieliśmy się skontaktować i udało nam się zdobyć absolutnie wszystkie prawa na czas festiwalu do twórczości Astrid Lindgren, co było dla nas bardzo dużym sukcesem. Mogliśmy również dzięki temu skorzystać z filmów, dzięki temu mogliśmy skorzystać z grafiki Saltkaganu, czyli ze wszystkich tych presłów, które państwo widujecie w książkach Astrid Lindgren. Przyjechała do nas pani Edyta Jungowska, która ma swoje wydawnictwo Jungowska, która nagrywa audiobooki z twórczością Astrid Lindgren. Filmy, oczywiście nasza najważniejsza kwestia. Filmy były również o Pipi. Mieliśmy Pipi Pończoszankę, mieliśmy Pipi Wielką Ucieczkę, ale pojawił się również Nils Paluszek. Tutaj mieliśmy przed chwilką naszą kompanię Marzeń, która zrobiła również kolejny dla nas autorski program związany z Pipi. Można było, nie z Pipi, przepraszam, z Astrid Lindgren. Oni nas wprowadzili w świat dzieci z Bulerbyn. Tutaj był wielkie podwórko w Bulerbyn i można było się pobawić. Oprócz tego wystąpił, tutaj poproszę Ciebie Marcin o zrobienie pauzy za chwilkę. A nie, jeszcze nie, przepraszam, pomyliłam się. Również można było, jeżeli chodzi o Pipi, można było zobaczyć prawdziwą Astrid Lindgren, która prowadziła korowód, bo już na drugim naszym korowodzie było 2000, przepraszam, tutaj na naszej Pipi było 2300 osób w korowodzie, drodzy Państwo, więc jakby opieka nad nimi wszystkimi, zorganizowanie im czasu podczas festiwalu, oczekiwanie na filmy było dla nas dużym wyzwaniem, któremu wydaje nam się, że podołaliśmy. Tutaj mamy pokazaną wystawę interaktywną, która była w sali baletowej. Oprócz tego mogliśmy, oczywiście na koniec festiwalu był zorganizowany tort, ale również w trakcie festiwalu mieliśmy casting. Casting, gdzie dzieci znowu mogły wygrać udział w programie telewizyjnym w Telewizji Max. I na trzecim festiwalu weszliśmy we współpracę ze studiem Trefl, który to gościł u nas drugiego dnia. Można było zobaczyć ich program, jak powstaje animacja. I ta współpraca zakończyła się jakby tym, że możemy ją kontynuować na przyszłym naszym festiwalu, czyli na przyszłorocznej edycji, która już zaczyna być przez nas organizowana. Oprócz tego były organizowane dwa konkursy. Ten plastyczny, gdzie dzieci projektowały lalkę Pipi oraz mogły w nagrodę... Proszę tutaj o pauzę. Poproszę pauzę. Na trzecim festiwalu nagrodą było to, że dzieci miały odszyte przez Color Plusz swoje projekty bajki. Trzy lalki Pipi zaprojektowane przez dzieci były odszyte przez firmę Color Plusz i była nagroda. A oprócz tego zorganizowaliśmy konkurs na nazwę naszego festiwalu. I to jest logo czwartego festiwalu, który już w przyszłym roku. Festiwal będzie nosił nazwę Filmoniada, a nasza współpraca ze studiem Trefl zeszłoroczna zaowocowała tym, że nasz festiwal będzie w przyszłym roku trzydniowy i ten trzeci dzień będzie treflikowy. To jest na razie tajemnica pierwsza, którą Państwu zdradziłam. Tajemnicę będziemy Państwu zdradzać kolejne co miesiąc, mówiąc o tym, jakie niespodzianki szykujemy w kolejnej edycji. Bardzo się cieszymy, że możemy taką formę edukacji filmowej kontynuować, bo widzimy, że owoce jakby wracają do nas i widzimy, że zasiane ziarno później wraca do nas na kolejnych edycjach, a potem widzimy już pokolenia sprzed 3 lat pomalutku zaczynają przychodzić do nas na formę dla starszych dzieci. Dziękuję serdecznie.